Moje social media. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o moich kanałach społecznościowych po to, żebyście mogli mnie szybciej znaleźć. To jest kolejny dzień hashtag wyzwanie Pi, gdzie ja razem z Wami rozwiązuję wyzwanie Python 30 dni. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zostań ze mną, bo zaczynamy właśnie teraz. Jeżeli nie masz Facebooka, to nie istniejesz. No i to jest w sumie prawda. Jeżeli chcesz coś, cokolwiek robić w internecie i chcesz być zauważany, no to w pierwszej kolejności musisz mieć Facebooka. Ale ja bardziej preferuję YouTube. Jak widzieliście, na moim kanale YouTube można sporo znaleźć kontentu związanego z Pythonem. I pierwszym kanałem społecznościowym jest kanał YouTube pod nazwą Psycho Coach. Tutaj jest taka baza, na której buduję wszystko dookoła. Więc tutaj możecie znaleźć dużo filmików związanych z Pythonem. Przygotujcie się, bo w 2020 roku szykuję dużo więcej wartościowego kontentu związanego z programowaniem, z rozwojem osobistym. Więc zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Kolejny profil społecznościowy to profil na Facebooku pod nazwą PsychoCoach, jest to fanpage. Więc w linku poniżej, w opisie pod tym filmikiem, zostawiłem Ci link do tego fanpage'a. Możesz zostawić lajka pod tym fanpage'em. Nie przykładam dużej uwagi do rozwoju tej strony na Facebooku, ale na pewno w przyszłości chciałbym to rozwinąć, więc już teraz możesz tam wejść. Zresztą mam tam pewne ukryte grupy, które mogą pomóc Ci właśnie w programowaniu Python. Dalej, oczywiście Instagram i tam mam profil PsychoTechCoach. Troszkę inaczej, PsychoTechCoach, zresztą ten kanał na YouTubie też miał tak się nazywać PsychoTechCoach, ale już został PsychoCoach. Raczej tego nie będę zmieniał. Profil na Instagramie powstał później i nazywa się PsychoTechCoach. Możecie sobie wejść i także zacząć mnie obserwować na tym, no, na Instagramie. Mam też Instagram TV i tam mam wiele filmików. I myślę właśnie, żeby Instagram TV zacząć rozwijać, bo ja właśnie lubię nagrywać filmiki. I właśnie na Instagramie mogę to robić i myślałem o tym, żeby tam robić daily vloga na Instagramie, tak to się chyba nazywa, nie? I wrzucać tematy związane właśnie z programowaniem oraz z motywacją, więc możesz zacząć mnie obserwować na Instagramie. Ciekawym testem było dla mnie ściągnięcie aplikacji Anchor. Nie wiem, czy wiesz, czym jest aplikacja Anchor. Właśnie z wykorzystaniem Twojego telefonu, ja na przykład mam iPhone XS, możesz stworzyć swój własny podcast w 5 minut, nie? I właśnie z wykorzystaniem aplikacji Anchor. Mam też swój podcast, ja tam wrzucałem swoje przemyślenia, ale mam też wywiady z kilkoma, no, można powiedzieć, sławnymi osobami, youtuberami, na przykład Inżynier Domu, czy Wąski z kanału Wąski Channel, więc możesz sobie też wejść na mój podcast. Co ciekawe, z wykorzystaniem aplikacji Anchor, jeżeli nagrasz jakieś audio, to możesz to rozdystrybuować po wielu platformach. Na przykład w popularnym Spotify, Apple Podcast albo gdzie indziej. Wystarczy jedno przyciśnięcie guzika i Twój podcast szybuje po całej sieci. Więc też mam podcast pod nazwą PsychoCoach. Link do tej, do Spotify'a zostawiam Ci poniżej w opisie pod tym filmikiem. Jak wiecie, co wtorek od, no, powiadaj, że półtora miesiąca już prowadzę live na YouTubie. Co tydzień takie live się pojawiają i są związane z programowaniem w języku Python. I moi widzowie zażyczyli sobie, żeby stworzyć tajną grupę na Discordzie. Szczerze powiem, nie ogarniam tej platformy, ale chciałem sprawdzić, bo lubię nowości. Więc założyłem taki profil na Discordzie. To jest coś takiego jak forum, nie? Taki bardziej komunikator. I tam osoby, które zainteresowane są programowaniem w Python, mogą się zalogować i wymieniać swoje spostrzeżenia. Więc kolejny profil społecznościowy to jest Discord. Link do Discorda zostawiłem Ci w opisie pod tym filmikiem. To już wszystko, jeżeli chodzi o moje social media. Wszystkie linki zostawiłem Ci w opisie pod tym filmikiem. A teraz przejdźmy do naszego wyzwania Python 30 dni. Dzień 17 wyzwania Python 30 dni. I co my mamy w tym dniu? Napisz prosty program z wykorzystaniem warunku if, elif oraz else. Wykorzystaj także instrukcję input, czyli po prostu tak jak pokazywałem ostatnio,
skomunikuj się z swoim komputerem i wpisz z klawiatury jakąś wartość, nie? Za pomocą funkcji input. Warto zapisać to pisemnie, dlatego zostawiłem Ci tutaj miejsce w wyzwaniu po 30 dni. Napisz to no po prostu z wykorzystaniem, nie wiem, ołówka, długopisu, po to, żeby to zostało na kartce, bo to zostanie Ci do końca życia. A ja pamiętam, że w ten sposób zacząłem programowanie właśnie na kartce. Dlatego stwierdziłem, że to jest dobry sposób dla Was. Treść programu wymyślasz sam? Właśnie, to jest ciekawe. Bo warto ćwiczyć swoją kreatywność. Ja rozumiem, że możesz brać polecenia z książki, na tej podstawie pisać swoje programy, ale jeżeli już znasz warunek if, elif oraz else i znasz funkcję input, to sam możesz pomyśleć nad swoim programem. Więc wymyśl jakiś problem, który ci, nie wiem, może przytrafić ci się w życiu, związany z warunkami. No w sumie całe nasze życie związane jest z warunkami, nie? Jeżeli coś się stanie, to coś potem się wydarzy. Jakieś tam zdarzenie, no to są konsekwencje tego zdarzenia. I tak można sobie wybrać właśnie warunek if. Tak, czyli ćwicz swoją kreatywność. Ale ja Ci podam na przykład typowy przykład. Może to być na przykład sytuacja z temperaturą otoczenia. No teraz mamy listopad, jest dosyć zimno. Jeżeli temperatura otoczenia jest niższa niż określona wartość, na przykład włącz grzałkę. Możesz też dodać progi temperaturowe i wykonać określone zadania z wykorzystaniem Python. Więc prosty przykład z życia. Takie warunki. Jeżeli temperatura jest większa od 20, no to załącz wentylator. Jeżeli temperatura jest mniejsza od 20, to wyłącz wentylator i załącz grzałkę, nie? Prosty temat. Napisz tu poniżej. To był kolejny dzień wyzwania Python 30 dni. Jeżeli Ci się podobało, zostaw subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i do zobaczenia jutro w wyzwaniu.